Mam na imię Kara. Nazywam się Connor. Mam na imię Markus. Oto nasza historia. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drugiej serii z Detroit Become Human. Tak, to jest druga seria, przypominam. Link do pierwszej serii macie oczywiście w opisie. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka, suba na kanale z dzwonkiem, jak jesteście nowi. I oczywiście w opisie macie też jeszcze linka do tej gry, jakby ktoś chciał kupić. Niedużo ona kosztuje, myślę, że warto. A przy okazji mnie wspieracie. Kontynuujemy od miejsca, w którym skończyliśmy ostatnio. Bez przerwy mnie prowokuje. Ani chwili spokoju. Dobra, musimy to zebrać. Chociaż już posprzątaliśmy na tyle, że nie musimy tak naprawdę... Myślałem, że mnie blokuje odkurzacz. Dobra. W sumie trochę bez sensu, bo niby już wziąłem, wyrzuciłem śmieci, a tu jeszcze jest butelka po winie czy po czymś. Zapomniałem, że tutaj czasem trzeba będzie tak klikać. Symulator waszych matek. Tamten konia wali. Kara! Tak to? Przynieś mi zimne piwo! Już podaję. Co jest? Mogę mu nie podać? Kurde, nie mogę. Ale jest opcja, żeby mu nie podawać browca. W momencie, w którym bym wziął i zdał mu raport od razu po wyniesieniu śmieci i tym takim posprzątaniu początkowym jakby. Przestań zasłaniać do cholery! Przepraszam, Todd. To już się nie powtórzy. Na pewno? Aha, nie powtórzy się, serio, nie mogę tam przejść. Czajcie to? Patrzcie to. Wow, co to za glitch był. A właśnie, gazetka jeszcze też tutaj leży. Ale to tylko na szybkości zerknę. Z tego co pamiętam, to tutaj nic nie było ciekawego. Jakby ktoś chciał, to oczywiście sobie przeczytajcie. Ja czytałem praktycznie wszystkie te gazety już w poprzedniej części. Więc sobie możecie zapauzować i przeczytać. Będziemy to na takiej zasadzie robili po prostu. Patrzcie, nie mogę przejść tam, nie? Teraz. Widzicie? Dobre. Wtęp zbroniony to ogląda telewizję. Kurde blaszka. Dobra, czy ja tu miałem coś jeszcze? Tak, podwórze, dobra. Tam chyba było pranie? Zebrania? Coś mi się tak wydaje. Okej. Chyba Alice do nas dołączała. Dokładnie. Chyba się nudzisz. Może się pobawimy? Jednym tekstem, nie, już zaufanie. Zrobiło się dość zimno. Możesz wzrosło, się przeziębić. Nie? Przyniosę ci sweter, jeśli chcesz. E,
Okej, jeszcze raz zrób branie. Dobra. Grzebać w moich rzeczach. To mnie drażni. Przepraszam, Todd. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Chyba, że chcesz mnie wkurwić. Chcesz mnie wkurwić? Nie, Todd. Czy ktoś z was już się domyśla, w jaki sposób będę grał teraz Karą? Bo Connorem możliwe, że już się domyśliliście po ostatnim odcinku i napisaliście w sumie w komentarzach, ja to nagrywam dużo, dużo wcześniej. Zadania opcjonalne skończone, więc powiedzmy cieciowi, że możemy już iść na górę. Na dole już wszystko zrobione. Pójdę na górę. Wracaj do roboty i przestań zawracać dupę. Nadal nie mogę tu przejść. Okej. Dobra. Pościel, łóżko, przewietrz. Dobra. Alice idzie do swojego pokoju. Ryzyko wystąpienia zaburzeń behawioralnych. No mamy tą broń, ale nie mam zamiaru jej używać. Może być taka lekka podpowiedź dla was. Czy ja już tu posprzątałem? Nie. Jeszcze gdzieś jest bałagan tutaj. Gdzie ty masz tu jeszcze bałagan? Kurde. A tu gitara. Tu jest jeszcze. Ci, co oglądali pierwszą serię, wiedzą, co ona teraz zobaczyła. Uważaj. Okej. Brudnymi łapami mnie dotyka, kurwa, jeszcze wirusami z Chin przyprowadzi i będzie. Dobra, sprzątnijmy ręczniki. I cyk, podłoga.
No i pokój Alice nam został. Chcę trochę posprzątać twój pokój. To mi zajmie 2 minutki. Co ty na to, Alice? To nam się przyda. Pościelmy łóżko. Co tu jeszcze jest? Porozmawiaj z Alice, okej. Na pewno się lubiłyśmy, zanim mnie zresetowali. Możemy się znowu zaprzyjaźnić. Twój tata mówił, że to ty mnie nazwałaś. Kara. Fajne imię. Jakie wybrałaś? Opowiedz mi coś o sobie. Co lubisz robić, gdzie lubisz chodzić, co ci smakuje. To by mi bardzo pomogło. Okej. Chyba wolisz pobyć sama. Dam ci już spokój. Okej. Co do Alice, będziemy mieli dobry stosunek. To już chyba można powiedzieć na spokojnie, grając tą serię po raz drugi. Nie mamy zamiaru tutaj jej zostawić, ani nic. Wiecie, że grając po raz drugi tak sobie powoli przypominam, co tutaj jest i tak dalej. No dobrze wiem, co tutaj jest w tym pudełku. Zderzenie z samochodem właśnie oglądacie. Dobra, idziemy na dół. Ale ciekawy jestem jednej rzeczy, czy to, co tam widzimy, to jest to miejsce. Kurwa, nie mogę zejść, patrzcie, się kręci w kółko. Zbugowała się w poręcze, nie? No idź na dół, ja pierdzielę. Ty no bez jaj. No. Nie mogłem iść z nią na dół, nie? Co ty robisz? Ja się bawię. Bawisz się. Wiem, co sobie myślisz. Że twój tatuś to kanalia. Tak? Nieudacznik. Nie ma roboty, dupa, nie ojciec. Może myślisz, że się w ogóle nie starałem? Ale za co bym się nie wziął, ktoś zawsze przylezie i mi to spierdoli! Wiem, co o mnie myślisz. Gardzisz mną. Gardzisz mną, prawda? Na mow! Gardzisz mną! Dokładnie tak. Boże... Co ja wyprawiam? Przepraszam, skarbie, przepraszam. Przepraszam. Wiesz, że cię kocham, prawda? Wiesz, że cię kocham. Grając tę grę drugi raz, już to na mnie nie robi takiego wrażenia, szczerze mówiąc, jak za pierwszym. Okej, mamy schemat.
A, nie przeczytałem gazety na górze. Ale nie miało to większego znaczenia. Ale jest sympatia. Na tym mi w sumie zależało. A jest tutaj ten. Przeszkodź to Dowi. To było to, czego mi brakowało. W poprzednim schemacie. Dobra, kontynuujmy. Jeśli się nie mylę, teraz będziemy mieli Markusa ponownie. Problem jest taki, że nie pamiętam, co ja wybrałem tu w schemacie. W pewnym momencie. A nie chciałbym tak samo tego zrobić. Ma być kala na górze. I zrobimy sobie tutaj inaczej, bo zrobimy sobie najpierw explore. Zrobimy sobie najpierw explore, a potem dopiero weźmiemy i go pójdziemy obudzić. To jest gazeta. W sumie nie wiem, czy ją czytałem ostatnio. Chyba czytaliśmy to o tym biegunie północnym, tak w sumie. Ta, przypominam sobie, chyba to czytałem, dobra. To tą najprawdopodobniej też czytałem, ale weźmiemy ta. Życie na Tytanie też czytaliśmy, dobra. To tylko po to, żeby nam się w razie czego, jakby mnie jednak nie czytał, odkryło. Okej. Okay. Tego chyba nie robiłem poprzednio. Jestem pewny, że poszedłem najpierw na górę. Spróbuj. To jest pracownia, nie? Tak. Jestem ciekaw, co się stanie, jak ja to już uporządkuję w sumie teraz. Bo jeśli się nie mylę, to jest jedno z następnych zadań. Tutaj w tym miejscu. Jak już tutaj pójdziemy. Tam coś jeszcze jest. Pędzle do uporządkowania, okej. Dobra, tu chyba nic więcej nie mogę zrobić. Tutaj już też... A nie, a gazeta, dobra. Gazeta jest zawsze podświetlona, nie? To jest porąbane. Tu można te ptaki włączyć. Spojrzeć w lustro. No ale idźmy już na górę. Pokala. Czy one to spojrzają wtedy? To są takie niektóre rzeczy, że spójrz na to, spójrz na tamto, że nie wiadomo, czy to będzie w schemacie potem. A nie pamiętam tego schematu za cholerę. Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest 10 rano. Niebo zachmurzone, 12 stopni Celsjusza.
Wilgotność powietrza 80%. Duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiałeś. O, fakt, zapomniałem. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co, Markus? Ty nigdy nie zapominasz. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie. Karl? Dziękuję. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Człowiek to delikatna maszyna. Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Okej. To teraz pójdziemy do łazienki. A co by się stało, jakbym go puścił? No, okej. Ej, serio, nie mam ochoty puścić te dwa przyciski, nie? A czy by go połamało? Mamy dzisiaj coś szczególnego w planie? Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Dyrektor galerii dzwonił już 4 razy, żebyś potwierdził swoją obecność. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o tym później. Okay. Coś jeszcze? Tylko listy od fanów. Już im odpisałem. Jakieś wieści od Leo? Nie, Karl. Mam do niego zadzwonić? Nie. Nie, nie trzeba. Ej, w sumie... To jest już ta scena, o której ja myślę? Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję, Markus. Bardzo proszę. Telewizja. Kurde, jeszcze ciepłe. Znajdź sobie coś do roboty, a ja skończę śniadanie. Pewnie. Dobrze, Karl. Ostatnio robiliśmy tą trzecią opcję. Weźmy teraz to.
Chyba się nic nie stanie, nie? Więcej. Grasz jakoś inaczej niż kiedyś, wiesz? Czasem myślę, że jesteś bardziej ludzki niż większość społeczeństwa. Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Chodźmy do pracowni. Okej. Jak ta gra jest dobra, nie? No, na początku się nic tu nie dzieje, ale potem... Zdejmij płachtę. Potem będzie jazda, nie? To chyba ostatnio sprzątałem, a teraz czekamy i na nowe polecenia od Kala. Bo już posprzątałem. No to popracował. No i co o tym myślisz, Markus? No, nie jestem dobrym krytykiem, ale malowałeś lepsze obrazy. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No spróbuj, namaluj coś. Teraz? Ale co mam namalować? Puść wodze fantazji. Nie krępuj się. Ostatnio malowaliśmy obraz. Zróbmy teraz to. Zobaczymy, co powie. To perfekcyjna kopia rzeczywistości. Mhm. Ale w malarstwie nie chodzi o odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie. Ukazywanie czegoś, co widzisz. Karl, ja chyba nie potrafię. Nie mam tego w kodzie, no i... No dalej, śmiało spróbuj. Płótno nie gryzie. Zrób coś dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Zaufaj mi. Zamknąłem. I co teraz? Nie no. Grajmy. Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie.
Okej. Jestem w sumie ciekawy, jak to będzie wyglądało. Wow! O kurwa mać! Nice! Hej tato! Siema Leo. Leo! Nie słyszałem, jak wchodzisz. A byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę. Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko gra? Nie wyglądasz najlepiej. O, tak, tak, spoko. Posłuchaj, potrzebuję trochę kasy. Znowu? A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? No, jakoś tak się rozeszły, wiesz. Tak. Czyli znowu bierzesz, mam rację? Nie, 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 słowo harcerza. Przestań kłamać, Leo. Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Co? Czemu? Wiesz czemu. Tak, tak, już wszystko jasne. Wolisz zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką niż własnym synem, co? Powiedz mi, w czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny, nie to co ja, nie? Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. To tylko jebana maszyna! Leo, wystarczy już tego! Dosyć. Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nikogo nie kochałeś. I mnie też nie kochasz. Nie kochasz syna. Jakby ktoś pytał, czemu taki długi odcinek, to stwierdziłem, że dokończę ten chapter już w tym odcinku. Nie ma sensu przerywać, jak zostały 2 minuty praktycznie. Bo to była ostatnia rozmowa. I oczywiście schemacik jeszcze. Okej. Dobra. Karol zauważa ubranie Markusa. A, bo w poprzedniej jakby scenie wzięli i mnie poszarpali, znaczy w poprzednim graniu tej sceny. A w tej nie byłem poszarpany, dlatego nie zauważył. I tu graliśmy w szachy w sumie. Tylko nie pamiętam, co wtedy wybrałem. Żeśmy wzięli w granie na pianinie. Malowaliśmy biurko. Chyba wtedy skopiowałem obraz Kala, jeśli się nie mylę. No i tutaj wybraliśmy oczywiście ludzkość i otucha. A tu była tożsamość. To jest z tożsamości wygrałem. Dobra. Kończymy. Kończymy ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić kciuka. Suba na kanale z dzwonkiem, jak jesteście nowi. Zapraszam na kolejne odcinki. I trzymajcie się do następnego. Cześć. My name is Connor. This is our story.